Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Bożym odcineczku z serii Koledzy Pomiędzy. Moi drodzy, dzisiaj na wariackich papierach, bo niestety nie ma z nami mojego Józefeczka, tak powiem. Wyjechał do miasta, miał jakieś swoje załatwienia. Mówię, dobra, nie ma problemu. Mówię, że troszeczkę będzie problem, bo jeżeli cię nie będzie dzisiaj, a akurat zaplanowane są, że tak powiem, ziemniaczki i akcja ziemniaczki, no to troszeczkę lipa. A ogółem sprawa się ma w ten sposób, że ty czemu? Coś. Dobra, już się zastanawiałem, co jest nie tak z 30, bo ja po prostu miała biegić do bite. O. Ja, moi drodzy, biorę tutaj tą przyczepeczkę. O, widzicie? Sąsiada bogacza. Siedem jeden. Wywożą mu jakiś sprzętory. To chyba jest, co to jest? 60 z turem i zetorek. Także ja ogólnie tutaj będę sobie stał, że tak powiem. Wjadę sobie tu na środek. I zaraz, jak przyjedzie gościu od kopania, no to będziemy działać. Jest i on. Witam. Witam. Wie pan co? Wjechałby może pan tutaj najpierw na to prawe pulko. Do zrobienia i prawe, i lewe. Dobra. Ale ma pan sprzęcior niezły. Wiem. Tylko równo. Dobrze. No. A my szybciutko lecimy. Po prostu spróbuję zebrać tyle, co mogę. A może by jeszcze do tej skrzyni tutaj zapakował? W sumie nie. Bo chodzi o to, że nie będę tego nigdzie więcej składował, jak, że tak powiem, na kupę. Zrobimy sobie takie miejsce, będzie taki wydzielony, że tak powiem, silos. Myślę, że to mogło być nawet tutaj gdzieś w rogu, albo tutaj gdzieś na polu. W sumie nie wiem, jak to zrobimy, ale jakoś musimy to zrobić i wykombinować, bo będzie lipa. Także musimy faktycznie jakoś spróbować to z tego pola zebrać w jedno miejsce oraz z tego drugiego. Także no. Nie no, bo wiecie, bo chodzi się po prostu o to, że nie mam przyczepy takiej wolnej na, że tak powiem, na to, bo można by tu, że tak powiem, ładować do tej, ale tej mi szkoda na ziemniaki, bo ona się raczej nie zapełni cała, tak bynajmniej obstawiam, ale wolałbym się zaskoczyć, że tak powiem, pozytywnie niż negatywnie. To jest do opróżnienia. Ewentualnie można by tutaj na boisko to wysypać, no ale trzeba czymś to transportować, a tej nie chcę tutaj po prostu syfić. No też druga sprawa, że ona jest dość wysoka i proximum dość dużo zabawy by było, żeby ją ładować, więc nie wiem, czy po prostu się tutaj tą 30 nie będę bawił, że tak powiem. Załadujemy tutaj, nie wiem, ile tu wchodzi, spróbujemy ze 2 tony załadować, no i zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie, tak? Będziemy wozić po prostu w jedno miejsce po to, żeby sobie zrobić jakiś silosik, że tak powiem. Ogółem to przyjechał sąsiad ze wsi, taki jeden, no sąsiad, no mieszkaniec wsi,
znamy się, że tak powiem, ze szkoły. No i tutaj ma właśnie różne sprzęty, bo oni ściągają, sprowadzają z innych krajów, że tak powiem, jeżdżą po Finlandii, Ukrainie, gdzieś tam z Niemiec. No i ściągają po prostu takie maszyny, naprawiają coś tam, no i, że tak powiem, sprzedają drożej. No. Także on taki biznes prowadzi, no a przy okazji jak ma jakąś maszynę, no to, że tak powiem, wiem, że z miłą chęcią wykonuje jakieś prace, no bo wiadomo, jeszcze może na tym zarobić, nie? Teraz pytanie, czy mi się coś tutaj ładuje. Coś ich się ładowało. Wiecie, można by wiaderkować. Zobaczmy, czy to się nie ładuje. Ale dlaczego to się nie ładuje? A, bo pewnie nie mamy niżej tego ustawionego. No po prostu jest problematyczne, że tak powiem, w tej Proximie, bo za dużo to ja tutaj nie widzę. Dobra, nie będę się tutaj błaźnił bardziej niż to warte. Spróbujemy wysypać tyle, ile już tutaj mam. Kurwa mać. No, całe szczęście się nie wysypało. Dobra, moi drodzy, wracam po cięciu. Pełen optymizmu, zwarty, gotowy do działania. Zobaczcie, ile tego tutaj wyszło. Nasz sąsiad mówi, że użali się troszeczkę nade mną, że tak powiem, dał przyczepę, bo mu tam nie było i szkoda i ten. Zobaczcie, sąsiad też pomaga w sumie. No i ty, a to gadasz, że ona ma kipra na prawą stronę? Na prawo lub lewo. Aha. Do tyłu nie da rody. Dobra. Spróbujemy wjechać tutaj od sąsiadowej łąki. Tak, o. Coś podejrzewam, że to i tak zrobi robotę i problem, no ale to się i tak tutaj pewnie pod przyczepę jeszcze wysypie i znajdzie tam, także. O, dziwo nie. Do przodu. Dobra, dobrze jest. Jeszcze tutaj tą małą szybko opróżnię. Czekaj, sobie do mnie przejedziesz. Zobaczymy, gdzie to mi to. No i bajka. Ładnie, ładnie, ładnie. Powiem wam, że naprawdę dość tak sypu tych ziemniaków. Uważaj, sąsiad, bym cię nie przejechał. Naprawdę ładnie sypu tych ziemniaczków. Jestem bardzo zadowolony. Ogółem tą przyczepę już od razu zawiozę sąsiadowi na miejsce, albo tutaj po prostu zostawię mu na drodze, będzie i tak jechał. Dobra. Spróbuję też zebrać. No, tu już zebrał sąsiad.
To czy to zbiera? Zbiera. Jeszcze trochę. Już by już było, jeszcze troszeczkę, jeszcze parę metrów. Nie udało się wszystkiego. Muszę tutaj jeszcze troszeczkę z tej łyżki. Jest do zebrania, ale powiem wam, że naprawdę, naprawdę może być, że tak powiem, tego, no nie wiem, no obstawiałbym, że sąsiad, ile masz, ile, jaką masz pojemność tej przyczepy? Zboża na nią 8 wchodzi, ziemniaków nie wiem, nie woziła nigdy. 8 ton, no to zobacz. 7 może. To jest 7 ton ziemniaka. Ziemniak chyba cięższy. No to dobra, 9. Tylko pytanie, jak z objętością, nie? Właśnie. Nie, ja myślę, że tak 20-25 ton, coś około tego może tutaj być. Mi się wydaje, że z 15 jest ta spokojnie. Ja bym tutaj stawiał te 20, niech będzie. Czyli sąsiad stawia 15, ja 20, a tutaj drugi sąsiad? Mówisz, ja obstawiam 16,5. Dobra, 16,5, tam sąsiad 15, ja 20. No zobaczymy finalnie, komu się to uda, że tak powiem, wy... A, tutaj jeszcze są ziemniaki. Każdy ziemniak jest ważny. Ja wieczorem dorzucę jak coś. Co dorzucisz? Też będziesz kopał, czy co? Nie, pyretków trochę dorzucę, jak będzie brakowało. Do 16,5. No. Dobra, zebrane, Eza. No i tak, moi drodzy. No i tutaj będzie... Tu będzie taki silos, który... Będzie nam, że tak powiem, towarzyszył przez... najbliższe kilka miesięcy. Planowana sprzedaż tego ziemniaka to styczeń, maksymalnie luty, bo z tego co prognozy mówią, no to właśnie wtedy będzie najlepszy okres, że tak powiem, na... O matko jedyna, ale to ciężkie. Będzie to wtedy najlepszy okres na... sprzedaż. Także jak najbardziej jesteśmy, że tak powiem, za. Najmniej ja. No bo wtedy możemy dostać bodajże 375-6 zł za tonę. Także no będziemy czekać po prostu, żeby sprzedać to jak najdrożej, no bo przecież nie po to tutaj się, że tak powiem, męczymy tyle miesięcy, praktycznie cały rok czekamy na że tak powiem, te plony, dar ziemi, a potem byśmy mieli to praktycznie za bezcen sprzedawać, no było nieopłacalne, trzeba się na tym dorobić. A, zapomniałem, moi drodzy. Jestem mega łebski chłop. Ogółem to jeszcze troszeczkę tutaj ziemniaków mamy. A zapomniałem, że tutaj jest jeszcze przyczepa moja, którą kupiłem na złomie i ona jest dość tak odrestaurowana. Też zapomniałem o tym wam powiedzieć. Także... Tu głównie chodziło o hamulce, cały ten, że tak powiem, zestaw napędowo-hamujący był no niesprawny w 100%, dlatego ktoś się tej przyczepki pozbył, bo myślał, że to są nie wiadomo jakie koszty, a myśmy wzięli tutaj
mosty używane z żuka, nie z żuka, także jest wszystko powymieniane po taniości, że tak powiem, no i tak, ale w sumie zapomniałem, że mam faktycznie tamtą przyczepkę, bo też by fajnie tym się woziło. Nie jest też ona jakoś tak tragicznie wysoka, także dość fajnie by to wyglądało. Dobra, moi drodzy, mi się wydaje, że to w tym odcinku będzie na tyle. Nic więcej tutaj ciekawego raczej nie wymyślimy. Czekamy po prostu na jakieś nowe, dalsze akcje, które będzie można Wam zaprezentować i pokazać. O, za chwilę mi tu zasiew jedzie. Przyczepka. Nie wiem, no zobaczymy, może jakieś nowe rzeczy byśmy pokupowali. No kurca, pokurca. Ty, sąsiad! Zostaw te grule. Nie wiem, co tak robił. Zostaw to. On tamtej swojej madzi by chciał. Wiem, co by zrobiła mu pewnie frytki dzisiaj, ale to nie z moich. Nie ze mną takie numery. No, także tak, moi drodzy, no tak jak mówię, to będzie tyle. Jak będziemy coś ciekawego robić faktycznie, to jak najbardziej Wam pokażę, zaprezentuję, co tutaj działamy, co robimy. No i tyle, że tak powiem, w temacie. Także do następnego, trzymaj się. Cześć! Bon voyage.